50%. Wow! Ty! Ninja jedna! Witam w drugim odcinku Let's Play The Forest. W poprzednim odcinku zbudowaliśmy ognisko. Właśnie tutaj trochę kanibali mnie zaskoczyło. I to raz nawet porządnie. Teraz zbudujemy ten szałas oto i zaczniemy budowę domku z bali i jakieś prowizoryczne ogrodzenie, czyli palisadę. Teraz widzę, że tu jestem głodny, więc nie to kupimy. Zmurzymy sobie ręce. Trzeba poczekać, żeby się nie spalił. Jak się spali, to niestety znika. No nie, kolejna. Dopiero co zacząłem nagrywać, nie przeszkadzaj. Brzydulo. Jak kilik. Jesteś brzydka. Dawaj tę głowę. Czemu będę musiał te odstraszacze robić, bo trochę za dużo ich się tu kręci. Mam jakieś patyki, nie mam nic, kurde. Dobra, ja se. No nie, już powinien. Mogę zjeść? Dobra. Lecimy po te ścięte bale, które wcześniej właśnie ściąłem. Akurat chyba 4 będą potrzebne, czyli 8 chyba. Nieważne, zaraz spojrzymy. Szybko trzeba, bo noc właśnie idzie. Kurde, jeszcze kamienie. Będę musiał lecieć po kamienie niestety. Właśnie, bo tam były te 3 kanibale. Mam nadzieję, że już ich tam nie będzie, jak będę szedł po tych kamieniach. Bo z 3 naraz walczyć bym nie chciał. Zabierajmy szybko bale i spierdzielamy. Jakoś nie lubię chodzić po lesie. Zaraz mi coś by wyskoczyło i nie byłoby być nieciekawie. Kurde, i dojdzie te 3 kanibale tam do mnie. Tak już ode mnie. I nie skończę domku. Szałasy. Mam nadzieję, że jakoś przejdą, albo spróbuję wodą przepłynąć, tym razem po te kamienie bym skoczył. Może nie zauważył. Wiem, że w wodzie właśnie nic mi nie powinni zrobić. Z tego co słyszałem, bo pływać nie umiem. Znaczy raz właśnie jak grałem, to właśnie wskoczyłem do wody i oni biegali pod mnie. Ale bić mnie nie mogli na szczęście. Więc to mnie cieszy. Chyba, że już naprawili te drugi. Nie wiem właśnie, czy te rekiny atakują, czy nie, ale wiem, się czymś zdaną w nich. Kurde, nie wracają się, czy... Idźcie dalej, idźcie dalej. Ja sobie pójdę po kamieniu. Chyba mnie nie zauważyli. Byli ci trzej, co tam stali chyba. Prawdopodobnie tak, bo ich nie ma. Szybko kamienie zbieramy. Potrzebuję chyba... Ja powinno napisać 5, tak? A mam 1. Drugi. Trzeci. Czwarty. No, piąty, gdzie jesteś? Dobra. Dobra, tego już nie mogę podnieść, bo mam ich za dużo. Dobra, wracamy szybko, mam nadzieję, że już sobie poszli. Właśnie sprawdzę. Jeden tylko batonik, przynajmniej się więcej, ale to... Później sobie pozbieram z tych walizek, bo na razie prawie noc pójdzie. Ja bym potrzebował dokończyć szałas. Dobra, chyba sobie poszli, to jest zetnę szybko to jedno drzewo. Trafiaj, no i szybko. Nie chciałbym, żeby mnie tu zaskoczyli. Coś słyszałem, że mi się zdarzało. Dobra, to może by moje odgłosy, bo też chodzę.
Właśnie dlatego wolę w miejscu stać i ciąć drzewo. Kurde, staminy mam mało. Na chwilę poczekać. Właśnie jak oni idą, to słychać takie tupanie. Jak trochę chodzę, to nieraz też głośniej to słychać. Niekiedy. Właśnie myślałem, że biegnie. A, jest! Znowu by mnie zaskoczył, jeszcze chwila. Chodź tu, chodź tu. Nie, żyj mordy. Wow, prawie mnie trafiła. O, tekstury mnie przypadło. Dobra. Chodź tu, jedna belka. Druga belka. No nie, noc idzie, a oni tam. Trzeba uciec. Mam nadzieję, że to, że tu nie będą mnie atakować, to prawda. Bo mogłoby być kiepsko troszkę. Ja sobie uciekam, wiem, że to jest jacht. Tutaj zaraz, więc może na niego się wdrapiemy, bo na razie w nocy bym wolał z nim nie walczyć. Mogłoby to się źle skończyć, a ja w jaskini nie chciałbym się odrodzić. Gdzie ten jacht? Był tutaj. Łe. Czy on tutaj był wcześniej? Jak wcześniej właśnie grałem, to tutaj w tym miejscu był jacht. Widziałem go. No cóż, będę musiał jakoś to poradzić się bez tego. Poszło już, szybko skończył chociaż szałas. No mam nadzieję, chyba już poszli. Nie widać ich. Jak będzie jeden, to jeszcze jakoś ujdzie, bo go zabije. No nie, jak to szybko się noc robi. Kamieni mam już pół. Nic nie widać. Dobra, idę do wody. Wow, co to było? Za dźwięk. Dobra, tylko żeby też rekinów tutaj nie było. Mam nadzieję, że cię nie spotkam. Będę musiał najwyżej poczekać jakoś do rana. Ja zrobię że krótkie cięcie, jak będzie się coś działo, to wznowię nagrywanie. A na razie poczekam sobie chyba w wodzie. To widzimy się za chwileczkę. O, właśnie tam zaczęli łazić. Ja sobie tu jakoś pływam i uważam mniej więcej na rekiny. Coś tam budują, wiem, że oni odkryją kryjówkę tam, gdzie się próbuje zbudować, to zaczynamy łazić i budować jakieś dziwne totemy odstraszające. Mam nadzieję, że mnie nie zauważymy. Właśnie jeden podbieg z latarką, ale zgasił. O, znowu widać. Uff, niech ta noc szybciej mija. Minęła dosłownie może z minuta, dwie. Odkąd zrobiłem cięcie, oni już przyleźli. Na razie mnie nie widzą i raczej mnie nie zobaczą, więc znowu zrobię cięcie i mam nadzieję, że do ranka wytrzymam. Witam po przerwie. Właśnie nadszedł dzień, ja szybko skończyłem budować szałas. Nie było żadnych większych komplikacji. Z tej jednej głowy zrobiłem też totem odstraszający. Trzeba będzie porobić lepsze, bo ten tylko można raz podpalić. Ale wiem, że jak się wyłączy grę, załaduje na nowo, to będzie można podpalić znowu, ale tylko jednorazowo. A te większe totemy będzie można zaraz po tym, jak skaśnie, podpalić na nowo. Wybierzmy jeden z nich. Na razie weźmiemy ten. Nie trzeba za dużo surowców na niego. Wstawimy sobie go gdzieś tutaj. No, proszę bardzo. Dobra. Tyle na razie mamy surowców.
Wybierzmy się siekierę. Rozbić. Ciężko trafić nieraz. Dobra. Co? Do końca odcinka jeszcze mamy jakieś 4 minuty. Więc za dużo nie zrobimy, ale spróbujemy wybudować ten domek. Znaczy, na pewno go nie skończymy, ale postawimy, jak to mniej więcej chciałbym widzieć. Już za daleko, o, coś takiego. Tutaj, żeby nic nie przeszło, jak wybuduję. A tutaj będzie złączone razem z palisadą od tego momentu. Będzie szło gdzieś tak. Nie będzie za duże. Gdzieś tutaj, tutaj przejdzie się i tutaj naokoło do wody. I gdzieś się wstawi bramę. I właśnie będę musiał w bramie, będę musiał jeszcze to sprawdzić, bo to ognisko, czy jak go postawię, to ognisko, to jak ja przez nie przejdę, czy nie podpali. Jak nie, to będzie świetna pułapka na kanibali, bo oni na 100% jak w to wejdą, się podpalają. Więc to będzie jakieś schronienie. Dobra, w razie tutaj taki domek. Zetnę może jedno czy dwa drzewa. No i powstaje tam. No i będziemy chyba kończyć ten odcinek. Żeby szybko tni. Uff, ta noc była troszkę straszna. Dzięki mnie pływały dookoła, jeszcze uważać trzeba było na kanibali. Szukali tam czegoś. Chyba mnie. Ale na pewno nie. Czemu się aż tak uwzięli? Bo zazwyczaj jak widziałem jakieś filmiki, to aż tak często właśnie nie chodzimy. Chyba, że mi się zdawało. O! Myślałem, że widziałem jakiegoś kanibala. Dobra, szybko po kłody. Raz, dwa, uciekamy. Gdzie trzeba też jeszcze ten totem skończyć, ale to właśnie niepotrzebny kanibal. Chociaż by nam mógł skończyć domek, ale to raczej niemożliwe, bo raczej się co chwilę zjawiają. Trochę potrwa ta budowa, więc na pewno się tu ich kilka zjawi, jak nie kilkanaście. Ale potrzebna mi soda. Patyki też. Będę musiał... Wow! Nie ten przycisk. Dobra. Idziemy jeszcze po tamte kłody. Trochę daleko spadły, niech tam się tam wchodzi, bo nie tniemy też żywo. Wolę najpierw se ściąć tutaj. Zanim będę latał dalej. Tak to ja nie widzę, co tam może się czaić w krzakach. Coś słabutnie. Wód mam wystarczająco. A może i się zdawało. Stamina prawie pełna, wód na jakieś 70%. Wow! Ty! Ninja, jedna! Uhuhu! Spierdzieliła. Dobra. Bierzmy kłody, uciekamy. Już jest prawie 14 minuta, więc i tak będę musiał kończyć. Więc jak się uda uciec, to skończymy odcinek, a jak przybiegnie tutaj, on zabije i wtedy... Dobra. Masz karo. Nora chyba sobie dała spokój, już takie odległości na pewno mnie nie widzi. To ja zapisuję grę. I do zobaczenia w następnym odcinku Let's Play The Forest.